siemka wszystkim grającym, a także tym, którzy kiedyś grali w którąkolwiek część Heroes. To jest Might and Magic Heroes Online, czyli próba przeniesienia kultowej strategii z peceta do świata rozgrywki MMO, albo próba wyciągnięcia kasy od fanów serii. Film pokazuje wszystkie zadania dzienne z krainy Pazury Namtaru. Początek mapy został zmieniony z aktualizacją z końca września. Wygląda on teraz nieco inaczej, co można zobaczyć na końcu filmu. Aktualizacja zmieniła tylko początkową część mapy. Poza niewielką zmianą także na moczarach, wszystko wygląda niemal tak samo jak wcześniej. Nadzorca Orik. Taki wielki tyfus, a na zdjęciu w miniaturce wygląda dość mizernie. Wybranie trudnej bitwy skaluje siłę przeciwnika do mojego poziomu, a nie do tego, jaka jest moja siła bojowa, która w tej chwili jest specjalnie zaniżona przez małą armię. No bo bądźmy szczerzy, że na tym etapie gry na początku taka siła bojowa, jaką ja mam w tej chwili po odjęciu wojsk, jest dość wysoka. Oczywiście nie mógłbym tego zrobić po wspomnianej aktualizacji z końca września, dlatego że mam dużo bardziej ograniczone miejsce w garnizonie. Nie mógłbym zostawić tam stworzeń wszystkich. Zadanie przejścia pierwszego oblężenia bierze się tuż przy tablicy misji. I tam też należy je oddać. Misja dzienna. Nagrodą są kryształy i gwardziści. Moim zdaniem nie opłaca się wykonywać tych zadań, dlatego że pióra i monety tylko zajmują miejsce w ekwipunku. A można je wymienić za relatywnie mało istot. Drugie zadanie to poszukiwanie skarbu. Przed aktualizacją mogłem mieć aktywnych tyle zadań, ile tylko chciałem. Teraz po 3 w każdej kategorii. I nieograniczone są zadania z bossami tygodniowymi. Tutaj można się szybko teleportować. I ten ghul dawał zadanie wymiany drewno na drewno i doświadczenie. Trzeba było dostarczyć 32 drewna w nagrodę za 16 drewna i doświadczenie. Jedna z misji polega na przejściu po raz kolejny pierwszego oblężenia. Nie jest ona dostępna dla graczy drugiej frakcji, czyli przystani. Podobnie jak nekromanta nie może wykonać pierwszego oblężenia w Czarnolesie. Zadanie przejścia pierwszego oblężenia bierze się tuż przy tablicy misji. I tam też należy je oddać. Hiena cmentarna życzy sobie, aby znaleźć skarb strażnika. W momencie rozpoczęcia zadania pojawia się on gdzieś na bagnie, w zasadzie w losowym miejscu, chociaż ma kilka swoich ulubionych. Niestety nie pokazuje się on na mapie, ale pojawia się na dość ograniczonym obszarze, więc nie jest tak trudno go znaleźć. Kopalni złota, wspomnień, czar. Kolejna misja dzienna to zbieranie grzybków dla starej jędzy albo wiedźmy. Jest to proste zadanie, choć grzybów trzeba znaleźć aż 8 i czasami zdarza się, że któryś z nich jest pilnowany przez oddział. Jednak na 8 grzybów walki jest zazwyczaj mniej niż połowę, więc
Po zebraniu wszystkich grzybków należy je oddać starej wiedźmie i odebrać nagrodę. Można wykonywać to zadanie. Ogólnie najlepsze są te zadania, gdzie nie ma do wykonania żadnej walki, albo jest jedna krótka i nagrodą jest dużo kryształów, za które werbuje się ulepszone istoty. Zwłaszcza po nieszczęsnej aktualizacji z końca września, która zlikwidowała tresera stworzeń. Więc teraz nie można ulepszyć stworzeń, które wcześniej były zarekrutowane jako nieulepszone. Wampir zleca przeniesienie artefaktu. Jest to szybka misja. Wystarczy wygrać jedną bitwę. Po drodze warto przyjąć kolejne zadanie, ponieważ obiekt poszukiwań często znajduje się tuż obok wampira. Ogólnie po drodze między miejscem, gdzie bierze się zadanie, a miejscem, gdzie jest wampir. Jak również mniej więcej jest on zaznaczony na mapie. By oddać zadanie, trzeba pokonać bossa. Nie jest to bardzo trudna walka, dlatego że boss jest tylko jeden i choć ma bardzo dużo życia, to skoncentrowany na nim atak bardzo szybko go tych punktów życia pozbawia. Mam strategię, że przywołuje inną zjawę, dopóki nie zostanie pokonana. To zapewnia ochronę. Zadanie przejścia pierwszego oblężenia bierze się tuż przy tablicy misji. I tam też należy je oddać. No i oczywiście nie ma już kopalni. Zadanie, które tutaj wziąłem, jest questem dostępnym dopiero po zakończeniu fabuły. A interesując tutaj zadanie, to zebranie szczątków poległych wojowników, które znajdują się na obszarze zwanym Zmurszałe Deski. Skarby są zaznaczone na mapie. Topa i tak nie pokonam z tym wojskiem, które mam w czasie filmu, ale i tak nie należy on do zadań przed zakończeniem fabuły, o których powstanie osobny film. Czasami trzeba pokonać jakiś oddział, aby móc zdobyć poszukiwane artefakty. Nie ma co się bać korzystania z teleportu miejskiego. Używając teleportów jest dużo szybciej. Po zmianie miasto nie jest już przy tablicy misji. Nie wiem jak jest teraz. Jak ja zaczynałem grę, to po samouczku wpływało się do miejsca, które teraz nazywa się Zatoką Szczęk, a przed zatoką jest teraz miasto. Nie pamiętam, czy wtedy Zatoka Szczęk też się tak nazywała. Przechodziło się z zatoki do więzienia, gdzie na granicy czekał boss i dopiero teraz otrzymywało się miasto. Przechodziło się przez dolne moczary do obozu na moczarach, oczywiście po przejściu oblężenia i tuż za nim był boss. Z górnych moczar przechodziło się na opuszczone wzgórza. Zaraz dalej na przeklętych wyżynach był boss. W popielnych turniach też chyba był boss, ale nie jestem tego pewny. W Dolinie Kaidan za to było chyba aż dwóch bossów. Przez zmurszałe deski przechodziło się na wrzosowiska potępionych. Jak się przez nie przebrnęło, to teleport wysyłał do lochów pod więzieniem, gdzie była dwuetapowa walka z ostatnim bossem fabularnym tej mapy. Do dalszej części lochów dostęp jest dopiero po zakończeniu fabuły, tak samo jak do pozostałych obszarów.